Quick House Nieruchomości Paweł Druszcz to konecka firma zajmująca się obrotem nieruchomościami. Specjaliści zapewniają wsparcie przy sprzedaży, kupnie czy wynajmie. Wszystkie szczegóły znajdziecie na www.quickhouse-nieruchomości.pl. Telefon 722 012 002. Biuro mieści się przy ulicy Fabrycznej 5 w Końskich. Browary, miejsce dla Ciebie. Taki znak możemy znaleźć na błoniach przy ulicy Browarnej w Końskich. Tym samym spacerowicze zachęcani są do spędzania czasu przy malowniczych stawach. Co jednak poza samym spacerem można robić w tym miejscu? Sprawdziliśmy to. Jest to miejsce dla wszystkich. Chcielibyśmy, żeby stało się naprawdę dla wszystkich Konecczan bardzo popularnym miejscem spotkań, albo też pobytu w samotności, albo z rodziną, ze znajomymi. Tu można robić bardzo wiele. Można uprawiać sport, można przyjść z piłką, można przyjść z matą do jogi, w kimonie Kyokushin, bardzo zachęcamy. Na browarach organizowane są zawody wędkarskie, a także niektóre imprezy kulturalne, jak na przykład obchody Nocy Kupały czy przegląd kół gospodyń wiejskich. W słoneczne popołudnia można się tam natknąć na spacerowiczów czy nawet osoby, które opalają się na kocach. Błonia zaopatrzone są w miejsce ogniskowe. Zapytaliśmy, jakie są zasady korzystania z tego punktu. Na to pytanie odpowiedziała nam Agnieszka Dzwonnik-Zatora z Urzędu Miasta i Gminy w Końskich. Jest miejsce w drugiej części tego placu, jest miejsce takie za drzewami, gdzie można rozpalić ognisko. Nie trzeba zgłaszać nikomu, można sobie tutaj przyjść. Wiem, że Uniwersytet Trzeciego Wieku bardzo często korzysta z tego miejsca, spotykają się, organizują sobie sami czas. Miejsce ogniskowe bywa zajęte, jednak wciąż można urządzić sobie grilla na błoniach. Wystarczy zabrać swój sprzęt. Zarządcy apelują jednak, żeby koniecznie po sobie posprzątać, ponieważ jest to element dobra wspólnego, z którego korzystają także inni. Browary są szczególnie popularne w weekendy, jednak codziennie można tam napotkać osoby cieszące się bliskością natury. Zapytaliśmy przechodniów, jak podoba im się to miejsce oraz czy jest coś, co by w nim zmienili. Oto co usłyszeliśmy. Ja od dziecka tu mieszkam, proszę pana, to mi się podoba. Dawniej to tutaj na tej stronie to były baseny wydzielone dla dzieci, dla młodzieży i dla dorosłych. No teraz jest inaczej, są z dziećmi, jest tego, ławek mogłoby być troszkę więcej na spacer, prawda? Czy podobają się pani koneckie browary? Tak. Można z dziećmi wychodzić, jest spokojnie, nie ma takich po prostu ludzi, którzy dużo piwkują. Można spokojnie i z kijkami przejść, i z dziećmi na spacerek. Mhm. Bardzo fajnie jest. Mhm. Co pani by zmieniła tutaj na browarach? No ja wiem, co by ja bym zmieniła. Może tak więcej ławeczek, więcej takich atrakcji dla małych dzieci, jakiś taki mały plac zabaw tutaj na tym. Także mi się wydaje, że chyba to by było takie najodpowiedniejsze, bo tu bardzo dużo matek z dziećmi przychodzi, z małymi, także to by się jeszcze przydało tu. Browary podobają się mieszkańcom. Wciąż jest tu coś do zrobienia, ale to miejsce zyskuje na popularności i być może niedługo zostanie zabarwione kocami piknikowymi oraz grillującymi mieszkańcami Konecczyzny.